Polsce rekord, jeśli chodzi o rozmiar gradziny, to jest 14 cm w 2021 roku. Tak wielki grad padał w rejonie Tomaszowa. Kule lodu. Tak, Tomaszowa Mazowieckiego. To się zaczęło tak, że się bałem burz generalnie, ale w pewnym momencie zaczęło mnie interesować, dlaczego danego dnia burza jest silna, powoduje jakieś tam szkody właśnie, że się drzewa wywracają, że dachy są zerwane, a innego dnia burza przychodzi i się rozpada na przykład nad miastem albo jest bardzo, bardzo słaba. Dziś w programie Polscy łowcy burz. Zatem, czy to jest tylko studiowanie modeli meteorologicznych, czy może spektakularne pościgi takie, które widzimy na filmach? Sam jestem ciekaw, przekonajmy się. Zapraszam do oglądania i do słuchania Tak Trzeba Żyć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj z nami prezes Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz, SkyMore Polska, Artur Surowiecki. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. No to tak, może to banalne pytanie, ale na sam początek od razu, czym są polscy łowcy burz? Kim są? Kim jesteście? Bo to jest kilkadziesiąt osób w całym kraju. Więc kto należy do tej grupy i czym się na co dzień zajmujecie? Polscy łowcy burz to grupa pasjonatów meteorologii, groźnych zjawisk atmosferycznych, intensywnych zjawisk, ale nie tylko groźnych, również tych, które wyglądają spektakularnie, które można na przykład złapać za pomocą aparatu, można je nagrać i pokazać ludziom, jaka pogoda może być piękna. Jednocześnie pogoda może również powodować takie uczucie grozy, trwogi, tak, wyładowania atmosferyczne, chociażby potężna siła, którą my obserwujemy, staramy się w miarę bezpiecznie złapać, właśnie uchwycić na naszych aparatach wyładowania atmosferyczne, pioruny, które generowane są przez potężne chmury burzowe, mające często wysokość nawet 10-12 kilometrów. Mhm. Ale jest tak, że rzeczywiście zdarza się niektórym z was jeździć za tymi burzami, nie wiem, po całym kraju, czy nawet poza granicę, bo wiadomo, oczywiście, że te modele tam wskazują. Mhm. Oczywiście, chociażby w ostatnich dniach mieliśmy akcję, gdy po pracy się umówiliśmy, około godziny 16 wyruszyliśmy w pościg za superkomórką burzową, która przechodziła nad południem Polski, tutaj właśnie z Warszawy. Dojechaliśmy do województwa świętokrzyskiego. Tam przechwyciliśmy tą komórkę burzową, ale ona już niestety umierała. Mówiąc krótko, na sam koniec tej burzy dojechaliśmy. Zobaczyliśmy kilka ciekawych wyładowań atmosferycznych. Zrobiliśmy trochę zdjęć. No, a następnie musieliśmy szybko zweryfikować, dokąd znów jedziemy, gdzie będzie ciekawie. Pojechaliśmy na wschód w kierunku Lublina i dojechaliśmy aż pod Międzyrzec Podlaski, więc kawał drogi. No i stamtąd zaczęliśmy wracać do Warszawy. Dlaczego tam pojechaliśmy? Bo tam się tworzył potężny układ burzowy z linią szkwałową, bardzo duża aktywność elektryczna. No niestety tak się stało, że popełniliśmy pewien błąd i nie dojechaliśmy na czas. Może to wynikało głównie z tego, że ten układ burzowy, on stworzył przed tą strefą tych najsilniejszych zjawisk strefę niewielkich opadów, którą chcieliśmy za wszelką cenę gdzieś wyminąć, żeby ta strefa została za nami, żebyśmy mieli po prostu warunki do obserwowania wyładowań atmosferycznych, oczywiście z bezpiecznej odległości. Bezpieczeństwo na takich pościgach, łowach jest najważniejsze, dlatego też trzeba mieć odpowiednią wiedzę na temat właśnie tych burz, jak one się zachowują, co jest niebezpieczne, jakie są symptomy zbliżania się problemów podczas obserwacji burz, kiedy po prostu trzeba się ewakuować z miejsca obserwacji. No tak, bo w Polsce być może niektórzy nie mają świadomości, ale już pojawiają się trąby powietrzne, wichury, które często towarzyszą właśnie burzom, wyładowaniom, ulewne deszcze. Czy zdarzało wam się dotrzeć, tak jak to w filmach amerykańskich oglądamy, takich katastroficznych, że ten wiatr już był blisko, że czuć było po policzkach, że naprawdę się działo? Czy jednak zawsze udaje wam się to robić
z takiej odległości, że tylko lufa aparatu tak naprawdę jest tutaj potrzebna. No, czasami się zdarza tak, zwłaszcza z superkomórkami burzowymi, jak jesteśmy blisko ich i mamy problemy z komunikacją. Może to inaczej brzmi, może to nie komunikacja, tylko z dobrymi drogami, które umożliwiają bardzo szybkie przedostanie się w strefę bezpieczną. To generalnie preferujemy w takiej sytuacji zostanie na polu, z dala od drzew, z dala od domów, z dala od przedmiotów, które mogłyby zostać porwane przez wiatr i mogłyby na przykład uderzyć samochód. Ustawiamy się i przeczekujemy ten najgorszy moment. Mhm. I tak było chociażby w 2018 roku. W 2020 roku udało nam się w ostatniej chwili wydostać z takiej burzy, która generowała porywy wiatru no, do 140 km na godzinę. Powodowały one w okolicy bardzo duże szkody w drzewostanie, czyli mówiąc krótko, no, jakbyśmy zostali, tam było trochę drzew, trochę było domów, no, moglibyśmy się narazić na duże straty, a być może nawet na jakieś niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i życia. Więc staramy się takich sytuacji unikać, ale gdy już widzimy, że nie ma wyjścia, zostajemy na polu, miejscu, gdzie no, nie będzie żadnych przedmiotów, które by mogły trafić na przykład nasz samochód. Staramy się tym samochodem zawsze ustawić się tak, żeby on też nie był jakoś przesuwany przez wiatr. W takiej bardzo silnej superkomórce burzowej, w strefie występowania bardzo silnych opadów, czasami zdarza się tak, że no, w środku rozwinie się trąba powietrzna, której nie widać. Więc każda taka burza superkomórkowa to jest bardzo duże ryzyko i lepiej z dala od niej przebywać, przynajmniej z dala od tego rdzenia opadowego, gdzie występują najsilniejsze zjawiska i gdzie w skrajnych przypadkach, w Polsce na szczęście to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, może pojawić się trąba powietrza. Czasami ta trąba powietrzna, ona jest widoczna, bowiem jest poza tą główną strefą opadów deszczu, gradu. Superkomórki mają to do siebie, że wytwarzają opady dużego gradu, a w sprzyjających warunkach gigantycznego gradu, który ma średnicę nawet 10-12 cm. W Polsce rekord, jeśli chodzi o rozmiar gradziny, to jest 14 cm w 2021 roku. Tak wielki grad padał w rejonie Tomaszowa. Kule lodu. Tak, Tomaszowa Mazowieckiego. To był w ogóle dzień, kiedy tych gradobić było bardzo, bardzo dużo, bo mieliśmy naprawdę bardzo dużo energii dostępnej drogą konwekcji i inne warunki, które się przyczyniły, że tych burz superkomórkowych było całkiem dużo i były one wyjątkowo silne. Mm-hmm. A co czujecie tak naprawdę, kiedy już jest po wszystkim, kiedy już siadacie, nie wiem, czy piszecie sobie jakieś raporty, czy po prostu sprawdzacie zdjęcia, bo z jednej strony ekscytacja, na przykład, że udało się znaleźć burzę, z drugiej, że udało się z niej wydostać, z trzeciej, że są jakieś skutki uboczne, bo często cierpią i domostwa, tak, tak. I dookoła, i czasami niestety ludzie, a wy jednocześnie jakby, no nie wiem, jest satysfakcja, jest strach, jakby co się czuje po całej takiej akcji, będąc łowcą burz? Po takim burzowym dniu zawsze patrzymy, co nam się udało chwycić i staramy się doprowadzić nasz materiał do takiego stanu, który no, nadaje się do publikacji, czyli no, wiadomo, każde zdjęcie, każdy film należy odpowiednio obrobić. Staramy się nie stosować jakiejś agresywnej przeróbki, bo chcemy też oddać, jak to było w rzeczywistości, tak? Zachować na przykład barwy, więc delikatnie to przerabiamy, ale tak, żeby zachować jak najwyższą jakość i żeby móc to swobodnie prezentować, chociażby za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych na Facebooku, na Twitterze. Też mamy kanał na YouTube, więc wrzucamy tam różne materiały. Również na stronie internetowej czasami można to znaleźć. Mhm. Jako łowcy burz, to jest grupa około 40 osób, być może już tak, większa, tak, około 40. Zorientowałem. Mhm. A większość z was na co dzień normalnie pracuje i jakby tak. to jest po prostu pasja. U pana skąd to się wzięło? Jakby skąd się pojawiła pasja do tego, żeby zarywać noce, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, żeby śledzić te modele, żeby nawet spoglądaliśmy przed chwilką w okno i się zastanawialiśmy, czy to już burza, czy tam leje, czy nie leje.
Jak się zaczął? To się zaczęło tak, że się bałem burz generalnie, ale w pewnym momencie zaczęło mnie interesować, dlaczego danego dnia burza jest silna, powoduje jakieś tam szkody właśnie, że się drzewa wywracają, że dachy są zerwane, a innego dnia burza przychodzi i się rozpada na przykład nad miastem albo jest bardzo, bardzo słaba. Zaczęło mnie to strasznie interesować. Jaka jest tego przyczyna? No i tak się zaczęło, tak? Zacząłem szukać wiadomości na temat występowania burz, na temat tego, jak się burza rozwija, jakie są główne czynniki sprzyjające na przykład powstawaniu tych zjawisk i wpływające na stopień gwałtowności tych zjawisk. Czy się po prostu da to zaprognozować? No i z wiekiem po prostu coraz więcej tej wiedzy przychodziło i coraz bardziej się w to wkręcałem. I co, da się zaprognozować? Czy z pogodą jest tak, że będzie padać albo nie będzie padać? No na chwilę obecną mamy takie metody prognozowania zjawisk, które pozwalają nam określić stopień prawdopodobieństwa wystąpienia burzy w danym rejonie, tak? Nie możemy być pewni, że ta burza na pewno w danym miejscu, o danym czasie się pojawi, ale na przykład możemy stwierdzić, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że taka burza przejdzie i może wygenerować dodatkowo zjawiska towarzyszące o bardzo dużej sile lub niewielkiej sile. Z opadami jest tak, że w czasie burz na przykład deszcz zawsze pada dosyć intensywnie, ale zdarzają się takie burze, podczas których mamy tak zwane nawalne opady deszczu, powodujące podtopienia. Najnowsze publikacje naukowe mówią nam, że takich burz z czasem może przybywać ze względu na globalne ocieplenie. Wiadomo, że im cieplej, tym więcej pary wodnej jest w powietrzu, bowiem pojemność powietrza w parę wodną jest uzależniona od temperatury tego powietrza. Im cieplej, tym to powietrze potrafi więcej tej pary wodnej pomieścić. A potem z tej pary wodnej tworzą się chmury. Dokładnie, tak, się tak. Masy i mało tego, jeśli jest cieplej, jeśli mamy bardzo dużą energię dostępną drogą konwekcji, ona właśnie też wynika poniekąd z temperatury. Im cieplej, tym może być ona większa. Mogą się utworzyć o wiele silniej wypiętrzone chmury burzowe. No i to nie tylko gwałtowne opady, ale również opady gradu i inne groźne zjawiska. Taka chmura burzowa wypiętrzona na kilkanaście kilometrów może dawać i tych chmur burzowych, takich szczególnie mocno wypiętrzonych w okresie letnich, no może być z upływem czasu w związku z tymi globalnymi zmianami klimatycznymi coraz więcej, ale to też nie do końca tak działa. Są po prostu regiony, gdzie tych burz przybywa, ale są też regiony, gdzie burz jest coraz mniej z uwagi na to, że jeśli mamy coraz wyższą temperaturę, to może na przykład się rozwijać większy niedosyt wilgotności, czyli mamy mniejszą wilgotność względną, co też w pewnym stopniu z kolei redukuje częstość występowania burz. Więc jest to bardzo złożony proces, wiele składników się na to składa i to nie jest takie proste określenie tych trendów, które występują w ujęciu wieloletnim. Wysoka temperatura, czyli głównie lato, stąd burze zazwyczaj lipiec, sierpień, może wrzesień, ale zdarzają się na przykład także zimą. Rzadko, bo rzadko, ale tak. W 2007 roku była spora burza. Na przykład. W styczniu 6 ofiar śmiertelnych wtedy w Polsce. Dokładnie tak, ale, bardzo poważne. Ale to i 2022 rok mieliśmy co najmniej dwa takie poważne incydenty zimowe. Jeden w styczniu, drugi w lutym. Ten lutowy charakteryzował się tym, że na linii szkwałów pojawiło się wiele trąb powietrznych. Takie trąby powietrzne związane z linią szkwału to są króciutkie, umiarkowanie silne trąby powietrzne, które dotykają kilku miejscowości. Ich szlak przemieszczania się zwykle to jest nie więcej niż 10-15 km, ale jeśli na przykład uderzy taka trąba powietrzna w gęsto zabudowany teren, to może nawet kilkadziesiąt budynków bardzo poważnie uszkodzić. No i w Wielkopolsce były właśnie takie przypadki, że
Tam było takie miasteczko, które dosyć mocno ucierpiało na skutek przyjścia takiej trąby powietrznej. A widać było ewidentnie nawet po szkodach, że to trąba powietrzna, bo mieliśmy po prostu pas zniszczeń szeroki na jakieś 100 metrów, a obok tego pasa wszystko zachowało się, tak? Mhm. Nie było żadnych szkód, więc trochę dziwne byłoby, jakbyśmy stwierdzili, że to wiatr spowodował takie, a nie inne szkody, zwłaszcza, że również ta burza, ten wir powietrza bardzo dużo szkód zostawił przy samej ziemi. To jest charakterystyczne dla trąby powietrznej. Był bardzo duży, mówiąc krótko, bałagan przy ziemi i niektóre przedmioty były wbite w elewację budynków. To też kolejna taka cecha charakterystyczna. Czyli musiały latać. Czyli musiały latać, mało tego, występował ruch wirowy. I pęd tych elementów był na tyle silny, że wbijał je po prostu w elewację. To są często styropian, jakieś tynki, mm-hmm. które jeśli uderzy w nieostry element, to ten ostry element może się wbić po prostu. Mm-hmm. Czy możemy powiedzieć, że w Polsce są jakieś regiony, w których burze czy takie nawałnice zdarzają się częściej? Czy jakby statystyka tego nie potwierdza i tak naprawdę każde miasto, każdy rejon naszego kraju może zostać dotknięty przez taką burzę? Więc tak, w ostatnich latach między innymi ja z zespołem badawczym, który się zawiązał w naszym stowarzyszeniu, przeprowadziliśmy badania naukowe na ten temat i się okazało, że na przykład nad Polską często występują zorganizowane układy burzowe o bardzo dużym natężeniu, o bardzo dużej trwałości, obejmujące obszar dwóch, trzech województw na przykład, posiadające w sobie linię szkwału i my takie burze nazywamy określeniem derecho. Bardzo silny układ burzowy zawierający linię szkwału generującą wiatr w porywach do 100-150 nawet km na godzinę punktowo. W Borach Tucholskich chociażby w 2017 roku takie zdarzenie miało miejsce. Taka burza trwa przez wiele godzin, przechodzi w odległości co najmniej 400-500 km. Tak długi jest szlak zniszczeń, który pozostawia po sobie. Czyli tutaj mówimy pasie, o tej słynnej sytuacji z harcerzami. Tak, chociażby tak. I w pasie tak mniej więcej od województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, tutaj przez mazowieckie, tych burz, takich szczególnie zorganizowanych, szczególnie silnych, z liniami szkwału jest więcej niż na przykład w innych częściach Polskie, ale na przykład z gradem jest z kolei tak, że ten grad częściej występuje na południu Polski, to jest województwo śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, południe mazowieckiego, lubelskie. Mhm. Tam mamy najwięcej przypadków bardzo dużych i silnie niszczących gradowisk. I to znów ten przypadek chociażby superkomórki spod Tarnowa, z Dąbrowy Tarnowskiej potwierdza tą regułę, że tam faktycznie burze gradowe, superkomórki, one występują znacznie częściej niż w innych rejonach Polski. Często słyszymy, często mówi się o tym i tak chyba po prostu jest, że burze, huragany tworzą się nad wielkimi akwenami wodnymi, nad oceanami, nad morzami. Czy zdarza się wam śledzić, nie wiem, to się dzieje na oceanach, czy bardziej nad Morzem Bałtyckim? Czy Morze Bałtyckie to jest w ogóle morze, gdzie powstają takie poważne zdarzenia atmosferyczne? Raczej nie. Morze Bałtyckie jest po prostu za chłodne do tego, żeby tworzyły się bardzo takie zorganizowane systemy konwekcyjne, które mogłyby się przekształcić nawet w jakiś tam cyklon. Nie mówię tutaj o cyklonie tropikalnym, ale chociażby tak zwanym Medicanie. To jest zjawisko bardzo często spotykane. Może nie jakoś bardzo często, ale dość często nad Morzem Śródziemnym. Praktycznie co roku jakieś tam 1, 2, 3 takie Medicany się pojawiają. Przypomina swoim wyglądem miniaturę huraganu, cyklonu tropikalnego. To jest znacznie słabsze, ale też potrafi przynieść gwałtowne opady i silne porywy wiatru dochodzące nawet do 160-170 km na godzinę. Niedawno chociażby nad Grecją coś takiego miało miejsce. Nie w tym roku, ale w poprzednich latach. Mhm. Gdy właśnie taki Medican, on zwykle się formuje na jesieni, tak? Gdy woda w morzu jest najcieplejsza, pojawił się i uderzył właśnie w Grecję, w zachodnią część Grecji, w ląd. I tam pojawiły się duże szkody związane między innymi z wiatrem, ale też z ogromnymi opadami.
Więc coś takiego nad Morzem Śródziemnym jest możliwe, ale nie nad Morzem Bałtyckim. Natomiast nad Morzem Bałtyckim może się pojawić efekt tak zwany jeziora. Polega to na tym, że jeśli Morze Bałtyckie jest stosunkowo ciepłe, jeśli na dnie napłynie chłodna masa powietrza, to ta różnica pomiędzy dolnymi poziomami atmosfery a górnymi, jeśli chodzi o temperaturę, ten duży spadek temperatury wraz z wysokością, no powoduje, że się rozbija konwekcja. Jeśli mamy dodatkowo strefy zbieżności wiatru, czyli strefy, do których prądy powietrza się zbiegają, jeśli patrzymy, jeśli analizujemy płaszczyznę poziomą, tak? Czyli nie wiem, na przykład poziom 10 metrów nad powierzchnią ziemi i morza i mamy strefę, do której wiatr się zbiega, to no, to powietrze, ono gdzieś musi się podziać i no, ono się po prostu unosi do góry i napędza tą konwekcję atmosferyczną. Jeśli mamy ciepłą masę powietrza na samym dole, a na górze jest zimna, no to pojawia się właśnie ta swobodna konwekcja, która jest odpowiedzialna za rozwój chmur burzowych. No i na wybrzeżu zaczynają się opady deszczu, zaczynają się burze, które mogą trwać no, przez cały ten okres z napływem chłodnej masy powietrza. Mhm. To czasami jest 2-3 dni, tak? Bo potem no, rzadko bywa tak, że to wilgotne, chłodne powietrze, ono zostaje dłużej niż przez 3 dni, ale na jesieni faktycznie mogą takie zjawiska mieć miejsce. I co ciekawe, po dotarciu na ląd, taka chmura burzowa, ona jeszcze przechodzi nad obszarami mniej więcej odległymi kilkadziesiąt kilometrów od morza, a potem zanika. Mhm. Po prostu nie ma tej różnicy temperatury wraz z wysokością. Się rozprasza. A, i te prądy wznoszące po prostu w tych komórkach, systemach burzowych czy opadowych, one już nie mogą dalej być podtrzymywane, więc to się wszystko rozpada. Mhm. Rozumiem, że wizualnie to też jakby się przekłada na fale wysokie, sztormowe i tak dalej. Na Bałtyku można mówić o falach sztormowych? To znaczy nie zawsze jest tak, że wieje silny wiatr, ale jest inaczej. Powiem tak, jesienią możemy zaobserwować bardzo ciekawe zjawiska nad Bałtykiem, a więc trąby wodne, czyli słup wirującego powietrza, takie, jakby to powiedzieć, małe tornada, ale tornado jest związane generalnie z superkomórką burzową, z tym wirującym prądem wstępującym i jest znacznie silniejsze niż taka trąba wodna. Natomiast w przypadku trąb wodnych mamy do czynienia z sytuacją, gdy tworzą się właśnie te kumulusy i kumulonimbusy, czyli chmury burzowe, kłębiaste i u podstawy tych chmur rozwija się wir powietrza. On nie jest tak silny jak w przypadku tej mezocyklonicznej trąby powietrznej. Natomiast wewnątrz takiej trąby wodnej, która czasami również dosięga wybrzeża, czasami przechodzi też nawet nad plażą, wtedy się staje trąbą lądową, tak? No bo trąby, te wiry powietrza są nazywane od powierzchni, nad którą przechodzą, więc jeśli nad wodą, to trąba wodna, jeśli nad lądem, trąba lądowa. Te trąby, one potrafią wytworzyć wiatr o prędkości, no w skrajnych przypadkach do 200 km na godzinę, ale na ogół jest to 110-130 km na godzinę i jak dotrą na ląd, to jeszcze przechodzą troszkę w głąb lądu, tak do kilkuset metrów i zanikają, bo kończy się to paliwo, które je napędza. Jeszcze chciałem zapytać o wątek, który pojawił się tak naprawdę tuż przed naszą rozmową, o którym nie miałem świadomości, że pogoda między innymi jest weryfikowana na podstawie czujników, które są montowane w samolotach, tak, nawet takich komercyjnych, pasażerskich. Dokładnie w związku z czym, kiedy trwa konflikt zbrojny na Ukrainie, gdzie nie mamy danych meteorologicznych i to niestety powoduje no, spadek jakości prognoz numerycznego modelowania pogody dla tutaj właśnie tej centralnej i wschodniej części Europy. Z tego powodu na przykład ostatnio mieliśmy sytuację z gwałtownymi burzami na obszarze Polski i te burze nie były tak dobrze zaprognozowane przez modele numeryczne, jak to działo się przed tym konfliktem zbrojnym, czyli jeszcze w 2020-2001 roku. No jest problem, zwłaszcza jeśli wieje z nad strony właśnie Ukrainy, czyli z
południa, z południowego wschodu czy ze wschodu, to jeśli są takie przepływy nad Polską mas powietrznych, to jakość tych prognoz zdecydowanie jest w tej chwili niższa niż to było do tej pory. Po prostu brakuje danych. I jeszcze pytanie odnośnie do pańskich planów, marzeń. Nie wiem, jakby co chciałby pan osiągnąć jako łowca burz jakby w przyszłości? Czy jest jakiś konkretny plan działania? Myślę, że w najbliższych kilku latach może to będzie wyjazd do Stanów Zjednoczonych właśnie na pościg za tymi najgwałtowniejszymi zjawiskami, jakie są obserwowane na Ziemi, czyli tornada, superkomórki burzowe, które naprawdę tam są bardzo groźne. To nie jest tak jak w Polsce, że jak się superkomórka burzowa otworzy, ona trwa półtorej, dwie godziny i wytwarza ewentualnie grad, ewentualnie bardzo silne porywy wiatru, tylko tam większy ten odsetek superkomórek generuje trąby powietrzne, które, tak jak już wspominaliśmy, potrafią wytworzyć wiatr powyżej 100, przepraszam, jest tu 400 km na godzinę, tak? Czyli naprawdę jest to ogromne zagrożenie, ale jest to spektakularne zjawisko, które myślę, że każdy łowca burz chciałby zobaczyć na własne oczy, przekonać się, jak to jest przy takiej trąbie powietrznej. Trzeba oczywiście posiadać odpowiednią wiedzę, która uchroni nas przed zagrożeniem, czyli mówiąc krótko, wiedza meteorologiczna. Dokąd burza się przemieści? Od której strony podjechać, tak, żebyśmy nie byli przypadkiem na drodze tego tornada, tylko żebyśmy go mogli obejrzeć z bezpiecznej odległości. Wiedzieć, jaki będzie przeważający tryb konwekcji, czy ta superkomórka burzowa, którą będziemy obserwować w terenie, będzie superkomórką burzową typu klasycznego, czy wysokoopadowego. Od wysokoopadowych superkomórek w alei tornad, zwłaszcza trzymamy się z daleka. Lepiej do nich w ogóle nie jechać, bo nie widzimy, co się wewnątrz takiej burzy dzieje. Za ścianą deszczu może być tornado. My tego nie widzimy. Ponadto taka superkomórka opadowa jest bardziej nieprzewidywalna niż klasyczna forma, gdzie ten mezocyklon jest jednak odseparowany od strefy opadów, gdzie ta trąba powietrza jednak poza strefą opadów się rozbija. Więc to są takie plany, żeby móc doświadczyć tych najgroźniejszych zjawisk, jakie łowca burz może zobaczyć na własne oczy. No to życzę, żeby plany udało się zrealizować i żeby się bezpiecznie wszystko kończyło. Być może wtedy się spotkamy ponownie i sobie porozmawiamy o tym, jak było. Także dziękuję pięknie. Dziękuję za tę opowieść meteorologiczną. Życzę spełnienia marzeń, spełnienia planów i jeszcze raz dzięki piękne za obecność. Dziękuję. A Was zapraszam do śledzenia pozostałych odcinków serii Tak Trzeba Żyć w wersji podcastowej, w wersji wideo i do zobaczenia następnym razem.